drugie takie zawody w Skawinie i pogoda taka jak w zeszłym roku. Jak wy to robicie? No, mamy układy na górze, udaje się nam to tak zrobić, żeby to wszystko w miarę możliwości grało. Troszeczkę mieliśmy problemów technicznych, które już zostały w miarę możliwości już ogarnięte i zawody idą cały czas do przodu. Oprócz załatwienia pogody, co jeszcze wam się udaje? No, udaje nam się troszkę robić dobre czasy. Nasz klub generalnie jest dalej jako jeden z lepszych. Mamy naprawdę kluczowych zawodników, którzy u nas w klubie jeżdżą. Jeździmy Puchar Świata z dobrymi wynikami. Udało się nawet wjechać ostatnio na miejsce 10. Także tutaj też ta druga rzecz odgrywa kluczową rolę. A jakich zawodników z jakich krajów dzisiaj zobaczyliśmy na trasie? No, mieliśmy dzisiaj przyjemność, aż przede wszystkim mamy zobaczyć zawodników z Czech, z Ukrainy, z Litwy, z Serbii. Słowacy niestety nie dojechali, nie wiemy dlaczego. Także no, pięć krajów reprezentuje tutaj swoje barwy na tych zawodach. Jutro będzie taki kluczowy dzień, bo dzisiaj są Mistrzostwa Małopolski. Jutro będą zawody East Euro Open, czyli otwarte Mistrzostwa Europy Wschodniej, które też tutaj będą rozgrywać jako drugie w tej chwili w Polsce. No i trzeba zapytać, jak w tej stawce nasi skawińscy zawodnicy wypadają? No, dziękuję. No, na razie z takich nieoficjalnych informacji, które uzyskałem od sędziów, no to mamy na razie po pierwszym przejeździe trzech zawodników na pierwszych miejscach, na drugim, na trzecim, także myślę, że po drugim przejeździe uda się utrzymać tą frekwencję taką, żeby nawet jeszcze tam coś poszło bardziej do góry. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Marek Stachowski, delegat techniczny Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, Komisyjny Alpine. Ta dyscyplina nazywa się? Inline Alpine. Trochę mamy problem, bo slalom na rolkach jest już zajęty. To jest taka dyscyplina, kiedy jeździ się na kubeczkach, więc zostaliśmy przy nazwie angielskiej. Nazywamy to czasami slalomem alpejskim, slalomem na rolkach. Inline Alpine. Może pan wyjaśnić naszym widzom, czym ta dyscyplina różni się od brydża? Myślę, że od brydża różni się dynamiką i tym, że jest nas trochę więcej niż cztery osoby przy stole. Osoby, które znają slalom na nartach z narciarstwa alpejskie, bez trudu odnajdą tutaj dużo podobieństw i błyskawicznie zrozumieją, na czym polega ta zabawa. Trzeba przejechać dwa razy w jak najkrótszym czasie trasę slalomu ustawioną przez ustawiacza, 35 do 60 tyczek, zależy od stoku. I trafić w bramkę. Prawidłowo ominąć tyczki. Nie mamy tutaj bramek, mamy stojące pojedynczo tyczki i trzeba je prawidłowo ominąć dwoma rolkami po właściwej stronie. Polscy zawodnicy pojawili się na międzynarodowej scenie mniej więcej 3 lata temu, 3-4 lata temu. Na początku płaciliśmy frycowe. Natomiast obecnie do pierwszej 30 Pucharu Świata w miarę regularnie wjeżdża 4-5 polskich zawodników. Większość z nich możemy dzisiaj oglądać w Skawinie na zawodach. A nasi skawińscy zawodnicy jak w tej stawce wyglądają? Muszę przyznać, że skawiński zawodnik Michał Syrylski to ścisła czołówka i to nie tylko czołówka krajowa. Jest to jeden z niewielu zawodników, którzy na chwilę obecną mają szansę regularnie pojawiać się w dziesiątce Pucharu Świata. Kto może ten sport uprawiać? Uprawiają go zarówno dzieci od 5-6 roku życia. Wiadomo, że jeżdżą trochę inną techniką niż starsi. Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Potrzebna jest dobra koordynacja, sprawność i brak strachu przed jazdą z górki na rolkach, co proste nie jest. Ktoś, kto na rolkach jeździ i na nartach też się potrafi poruszać, spokojnie sobie poradzi? Powiedziałbym tak, że taka tendencja w Polsce to jest przenoszenie zawodników z nart na naszą dyscyplinę, na inline alpine. Natomiast czołówka światowa, czołówka Pucharu Świata to bardzo często osoby, które w ogóle nie jeżdżą na nartach. Zaczynały swoją przygodę z rolkami od skateparków, od jazdy wolnej i gdzieś tam w pewnym momencie przeszły na inline. Gdzie można uprawiać? Do treningu tak naprawdę potrzebny jest kawałek asfaltu i często trenujemy także na płaskim. Jeżeli chodzi o zawody i już treningi stricte techniczne w slalomie, potrzebny jest stok o nachyleniu od 5% wzwyż. Niektóre stoki mają nawet 12-13%. Długość stoku od 150 do 250 metrów i bezpieczna strefa hamowania, tak aby nie wpaść w jakieś przeszkody za linią mety. Dzisiaj kolejne zawody w Skawinie. Jak pan ocenia organizację?
Mieliśmy malutkie problemy techniczne, jest to zupełnie normalne na takich imprezach. Myślę, że organizatorzy wyciągną z tego wnioski, jutro będzie jeszcze lepiej. Tok jest bardzo ciekawy, nie jest trudny, ale przez to pozwala sprawdzić szybkość zawodników, nie stwarza im problemów, mieć mało upadków na trasie. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni.